Są z nami reżyser i producent filmu Mateo, Michał Konrad. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, witam. Wiemy także, że swego czasu asystowałeś przy egzorcyzmach. Tak. Jest z nami także pani Zuzanna Grębecka, socjolog, antropolog kultury, Uniwersytet Warszawski. No właściwie raczej antropolog kultury niż socjolog, etnograf, antropolog kultury, Uniwersytet Warszawski. Bardzo witamy. Mi miło, dzień witamy, dobry. Witamy. Zacznijmy od Michała, bo to jest ciekawe doświadczenie. Byłeś obecny przy takich egzorcyzmach. Jakie miałeś odczucia? Czy rzeczywiście wierzyłeś w to, że mamy do czynienia z opętaniem przez diabła? Więc wiesz, to było tak, że na początku ja podchodziłem do tego bardzo sceptycznie. Bo moje doświadczenie było takie, jakie ma każdy człowiek z filmów, gdzie wiemy, że jest to podszyte fantastyką. Natomiast moje pierwsze zetknięcie się z prawdziwym egzorcyzmem było bardzo dużym przeżyciem i mocno wpłynęło też na rozwój mojej wiary, bo ja zobaczyłem, że pewne... Zresztą wydaje mi się, że każdy człowiek, który ma odrobinę inteligencji i byłby świadkiem tego, czego ja byłem świadkiem, też myślę, że podobnie by na niego to wpłynęło. Poczekaj. No, normalnie można zareagować, że mamy do czynienia z chorobą psychiczną. No tak, tylko tutaj są zasadnicze różnice między chorobą psychiczną a jakimiś dręczeniami demonicznymi, czy różnica? Nawet opętaniem. Chociażby takie, że w przypadku choroby psychicznej no, nie ma możliwości o tym, że nie ma możliwości takiej, że ktoś reaguje na przykład na modlitwę sprawowaną w myślach, no bo przecież jej nie słyszy. Czy w jakiś sposób na przykład reaguje na przedmioty sakrum, przedmioty kultu religijnego, które na przykład są podawane w jakiś sposób ukryty. Włoscy egzorcyści bardzo często przeprowadzają takie testy, na przykład podając komuś książkę, a w środku jest poświęcony obrazek. Ta osoba bierze zwykłą książkę, nie widzi żadnych treści religijnych i nagle wywołuje to ogromną awersję u tej osoby. Więc to tutaj nie możemy mówić o chorobie psychicznej, bo nie ma możliwości zasugerowania się nawet. Co pani sądzi o tym powrocie do praktyk egzorcystycznych? Znaczy, wydaje mi się, że zainteresowanie tymi praktykami było zawsze. Tutaj bardzo słusznie pan powiedział, że no, dla przeciętnego człowieka to tak się kojarzy z fantastyką, z jakąś niesamowitością. Kiedy mówimy o praktykach egzorcystycznych, mówimy od razu o opętaniu, o ingerencji demonicznej w nasze życie. To bardzo pobudza wyobraźnię. Podobnie jak magią, ludzie się ekscytują takimi tematami. Natomiast rzeczywiście no, z fascynacją słucham tego, co pan opowiada o swoich doświadczeniach i sama dobrze wiem, że takie osobiste doświadczenie może bardzo zmienić stosunek do badanego zjawiska, dokumentowanego zjawiska. Czy to są egzorcyzmy, czy to jest ludowa magia, czy to jest jakiekolwiek inne tego typu zjawisko. Wydaje się, że to dotyczy spraw dawno minionych, średniowiecze, ale dlaczego? No zupełnie mi się tak nie wydaje. W takim przekonaniu powszechnym. To jest cały czas aktualne. Właśnie film Mateo tak, opowiada o zakonniku, który żył w XVII wieku, zmarł, ale dopiero teraz jakby jego aktywność po jego śmierci u jego grobu w miejscowości Anione stała się większa. Możesz opowiedzieć trochę o tym? No, to jest niesamowita historia. Ja właśnie między innymi dlatego zdecydowałem się zrealizować ten film, ponieważ Mateo miał bardzo interesującą, pełną też dramatycznych wydarzeń przeszłość, która doprowadziła go do tego, że stał się zakonnikiem kapucyńskim i wielkim egzorcystą. Ale niesamowite jest to, że dzisiaj, po prawie 400 latach, w momencie, kiedy wszczęto jego proces beatyfikacyjny, to tam przy jego grobie dzieją się jeszcze większe cuda uzdrowienia, uwolnienia od wpływu złego ducha. Ale jak? No właśnie osoby, które są dręczone i przychodzą modlić się przy grobie Mateo, nagle jak w tajemniczy sposób, my to mamy zarejestrowane kamerami, więc w ogóle tam nie ma jakiejś nachalnej narracji, tylko film jest dokumentem i jest dokładnie pokazane, jak osoby w jakiś tajemniczy sposób są tak jakby poddawane egzorcyzmom, czy uwalniane. No widać, na pewno widać manifestację demoniczną, a później te osoby, które dają świadectwo i opowiadają, co się z nimi działo. Co to jest manifestacja? Zaczekaj, Michał, bo ty tak. Pewne uproszczenia robisz. Co to znaczy manifestacja demoniczna? Ktoś przychodzi pod grób, ma wewnętrznie, coś się w nim dzieje, jest na granicy obłędu, szaleństwa, modli się i doznaje, psychika jest też tajemniczą. Nie, nie.
Dlaczego ty utożsamiasz to z działaniem demona, a nie z pewnymi mechanizmami w psychice, które zachodzą? No bo to by musiała być choroba zbiorowa, bo ponieważ tam było 10 osób. Są choroby zbiorowe, mamy na to dowody. No, przychodzi 10 zupełnie różnych osób i każda reaguje w ten sam sposób. To bo raczej jest mało energia ich się składa do, razem i zaczynają się wzajemnie nakręcać. Ja to sceptykiem. Tak widzę, ja jestem sceptykiem. Słusznie. Mam prawo cię o to pytać. Słusznie, słusznie. I tutaj sceptycyzm jest bardzo, bardzo zasadny. Ja też staram się podchodzić sceptycznie i nie wierzyć we wszystko, co widzę. Natomiast wydaje mi się, że chociażby oglądając ten film, zwrócisz uwagę, że ci ludzie są całkowicie normalni. I mężczyzna, który podchodzi w garniturze, zupełnie jeszcze nieświadomy tego, co za chwilę się z nim wydarzy przy grobie, nagle jakby traci świadomość. Najpierw się zaczyna modlić, później zaczyna tracić świadomość i wychodzi z niego przeraźliwy ryk. Jego ciało zaczyna się wykręcać w przedziwny sposób. I później te osoby dają świadectwo. Tak, ale... Mówią, że nie wiedzą, co się stało z nimi. Ale zapytajmy antropologa kultury. Ale dlaczego w innych miejscach, nie wiem, u niego w domu, w tramwaju, w samochodzie mu się takie rzeczy nie dzieją? Tam nie byłeś z nim u niego domu. Może się dzieją. Nie, no, tego ale nie wiesz. Opowiadają. Pokazujesz to, co jest przy grobie. Nie, dają świadectwo. Mówią, że nigdy w życiu nic takiego im się zapytajmy nie wydarzyło. Zapytajmy na koniec, bo pani jest z antropologiem kultury. Pani jakby zgadza się z takim odbiorem tego, co się dzieje przy tym grobie? Powiem panu tak. Ja, podobnie jak pan, jestem bardzo sceptyczna, ale ja jestem sceptyczna nawet wobec sceptycyzmu. Aha. I myślę sobie, że sceptycyzm bywa czasem taką samą wiarą, jak wiara wprost, tak? Wiara po prostu. Oczywiście, takie zjawiska tłumaczy się czasem chorobą psychiczną, czasem zbiorową histerią, czasem pewnym wdrukowaniem schematów zachowania. Skoro przeczytaliśmy różne rzeczy, wiemy, jak się zachowuje czarownica w czasie procesu, no to możemy odtworzyć takie zachowanie. Niemniej jednak, jeśli jest się świadkiem pewnych wydarzeń, pozostaje ten element nieoczywistości, niejasności, tajemnicy. Rzeczywiście w odbiorze jest coś takiego, że kiedy jesteśmy tam i wtedy, jesteśmy znacznie bardziej skłonni uwierzyć, niż wtedy, kiedy opowiadamy o tym tu i teraz. Mogą państwo to zobaczyć, idąc do kina na film Mateo, to było rzeczywiście rejestrowane kilkoma kamerami przy zgodzie przełożonego egzorcystów, prawda, światowego, więc tak, jest to... Jest to do zobaczenia. Sami państwo ocenią, czy wygra sceptycyzm, czy wiara. Zobaczycie trzeba zobaczyć, po żeby mieć swoje zdanie na ten temat. Na pewno jest to kontrpropozycja dla Halloween, bo myślę, że też trzeba zastanowić się nad tym, czy przejmować cudze zwyczaje, czy wypracować własne. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Dziękuję.